Pod hasłem Hospicjum na start artyści, politycy, samorządowcy ponownie spotkają się na jednej scenie podczas spektakli Igraszki z Diabłem. Tym razem dochód w całości wesprze budowę Kląska Cordis na Brzezińce, który powstaje w Mysłowicach. Więcej o obu inicjatywach opowiedzą pani Jolanta Grabowska-Markowska, prezes Hospicjum Cordis oraz pan Michał Skiba, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. W grudniu 2022 roku trzy spektakle wraz z licytacjami przeprowadzonymi zasiliły konto Hospicjum Cordis. Wówczas graliśmy tak naprawdę dla ratowania placówki. Tym razem chodzi o to, żeby tak w Brzezińce Kląsek Cordis powstał dla Mysłowiczan i nie tylko. Pani prezes, co to będzie za miejsce? Myślę, że to może być zawsze zaskakujące, że instytucja, która ledwo sprzęga swoje finanse, rozpoczęła budowę w Brzezińce, w Mysłowicach, ale myślę, że to tak naprawdę wpisuje się w ideę tego miejsca. Czyli my będziemy zawsze pomagać ludziom. Pieniądze nigdy nie stanowiły przeszkody dla tej pomocy. Wręcz uważam, że im trudniejsze warunki, tym my się bardziej sprężamy. I właśnie się sprężyliśmy do tego, żeby mieszkańcy Mysłowic z powrotem mogli korzystać ze stacjonarnej opieki Hospicjum Cordis, bo tą domową świadczymy cały czas. Dojeżdżamy i do dorosłych na całym terenie Mysłowic i przyległych miejscowości, czyli myślę tu o Mieliniu, myślę tutaj o Chełmie Śląskim, o Bieruniu, ale z opieki stacjonarnej korzystają również mieszkańcy Mysłowic na terenie Katowic, czyli na Ociepki 2, gdzie mieści się siedziba hospicjum. Podjęliśmy tą inicjatywę właśnie po to, żeby powrócić, troszkę w innej formie, mówię troszkę dlatego, że to nie będzie ściśle opieka tylko hospicyjna, bo jakby ten dom w Katowicach jest duży i przyjmuje cały czas mieszkańców Mysłowic, ale będzie to opieka wytchnieniowa. Czyli jakby stosując metody naszej pracy, Hospicjum Cordis, metody opiekuńcze, będziemy się zajmować ludźmi, którzy niekoniecznie mają chorobę nowotworową, są w takim stanie, w którym wymagają 24-godzinnej opieki i rodzina ma prawo na wytchnienie, czyli na odpoczynek, może wyjechać na jakieś wakacje, może odbyć jakieś uroczystości swoje, a chorego można będzie zostawić w tym miejscu, zostawić to źle brzmi, ale zostawić pod naszą opieką, czyli w bardzo dobrym miejscu, gdzie będą nasi pracownicy zajmować się tym chorym. Zamierzamy również dojeżdżać do domu, czyli pomagać ludziom, którzy mają kogoś obłożnie chorego w takich usługach właśnie opiekuńczych w zakresie opiekowania się tym chorym od A do Z. I także będziemy prowadzić rodzaj wyjścia na zewnątrz, czyli rodzaj takiego domu dziennej opieki dla seniorów i osób chorych, które będą chciały z tego skorzystać. Dla ilu pacjentów będzie można zapewnić tą opiekę? Docelowo na rok dla 350 osób, ale sam budynek to nie jest duży budynek. Tam na stałe będzie leżeć około 15 osób stacjonarnie. Przypomnijmy, że jest to budynek po byłej szkole podstawowej w Brzezińce przy ulicy Kościelnej, który jest teraz przygotowywany pod to centrum wytchnieniowe. To jest piękny budynek, bo jest to budynek stary. Chcielibyśmy, żeby on miał taki charakter pensjonatowy, żeby ludzie jakby wrócili sobie do takiego pensjonatu w starym, dobrym, nawet trochę przedwojennym stylu, bo będą to osoby starsze, więc będą sobie mogły przypomnieć, jak to kiedyś było, gdzie będzie czysto, porządnie, a przede wszystkim, gdzie będzie wyśmienita opieka. Chciałabym, żeby każdy mieszkaniec Mysłowic, który będzie chciał i będzie mógł skorzystać z tej opieki, po wyjeździe pomyślał sobie, wrócę tu jeszcze. Żeby to wszystko zrobić, to ta baza musi być idealnie dobra, czyli to, co teraz robimy, to jest przygotowanie pod ten budynek, ponieważ jakby mnie ktoś zapytał, a z czego będziecie funkcjonować, no z funduszy Unii Europejskiej, o które występujemy i aplikujemy już w tej chwili. Mieliśmy taki zamiar, żeby już w połowie roku przyjąć kogoś, ale niestety dopiero te wszystkie programy się tak wydłużyły, że pod koniec roku albo na początku roku przyszłego. No ale to jest jakby melodia przyszłości. Na razie budujemy, remontujemy. Już skończyliśmy ten etap, w którym sprzątaliśmy, czyli po prostu wywoziliśmy gruz i tak dalej. W tej chwili obsadzamy jakby konstrukcję na dźwig windowy. To
powoli, powoli się posuwamy. Ale jakby ktoś również zadał tu pytania, z czego to robicie, i tu jest właśnie mały problem. Zbieramy pieniążki na tą renowację. To nie są małe pieniądze, ale na szczęście znajdują się ludzie dobrej woli, którzy wiedzą, że każda złotówka będzie właściwie wykorzystana w tym miejscu, tak jak to jest w Hospicjum Cordis. I dlatego chciałam zaapelować do wszystkich osób, które mają w sobie, a myślę, że mieszkańcy Mysłowic kochają Hospicjum Cordis i mają taką myśl, żeby nas wesprzeć, żeby to robić jak najszerszym zakresie i dobrym słowem, dobrym myśleniem i wspieraniem nas tak jak to może. Także myślę o finanse, czyli kupno na przykład biletu na spektakl, to jest też wsparcie dla tego miejsca. Ale wsparciem też jest zasilenie zrzutki, którą cały czas prowadzicie w internecie, ale także po prostu przelewem. Tak jest. Proszę Państwa, to nie są małe pieniądze. Rzucać się tak zwaną motyką na słońce może jest łatwo, ale potem trzeba w tym trwać. Więc my to robimy konsekwencje, bo od 33 lat ta instytucja funkcjonuje właśnie na takiej zasadzie, że zwracamy się do ludzi, ludzie nam odpowiadają. Są osoby, które wspierają nas znacznymi kwotami, są takie, które mogą dać niewiele, ale każda złotówka się liczy. Także po prostu pomóżcie nam. Właśnie, każda złotówka się liczy i tak jak igraszki wyreżyserowane przez pana dyrektora przyjęły się wyśmienicie w 2022 roku, tak nie zaskoczyło to, że w ciągu zaledwie kilku dni mysłowicki spektakl, bo te spektakle są i w Mysłowicach, i w Sosnowcu, wyprzedał się. Tu jeszcze może przypomnijmy, bo 8 lutego w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu oraz 9 lutego w Mysłowickim Ośrodku Kultury po raz kolejny igraszki pojawią się na scenie. Ruszyła ta maszyna artystów, którzy wzięli na swoje barki chęć wsparcia, pomocy hospicjum, co nas bardzo cieszy, bo to jest cel nadrzędny naszego działania. Spektakl, który odbędzie się 8 w Sosnowcu, 9 w Mysłowicach, sprzedaje się. Tutaj mamy piękną niespodziankę. W rekordowym, szybkim tempie sprzedał się bilety na spektakl w Mysłowicach, a teraz jeszcze można zakupić bilety na spektakl w Sosnowcu, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Tym bardziej, że jak wcześniej wspomniano, ratujemy zdrowie, życie ludzi, bo na końcu jest człowiek, który tej pomocy potrzebuje, a my dzisiaj stajemy na scenie jako kompania artystyczna. Staramy się pomóc tym ludziom i bardzo nam zależy na tym, aby właśnie ten zakątek wybudował się, wyremontował się w Mysłowicach i żebyśmy my wszyscy byli bohaterami, nie tylko aktorzy, ale i również wszystkie osoby, które zdecydują się zakupić, przyjść na te właśnie dwa spektakle. Warto też dodać, że jeśli Państwo nie możecie z różnych przyczyn przyjść na ten spektakl, to cały czas zarówno w Sosnowcu, jak i w Mysłowickim Ośrodku Kultury znajduje się puszka, gdzie można przyjść i wrzucić pieniążek i zasilić konto właśnie Hospicjum Cordis, albo też również kupić cegiełkę o minimum wartości 50 zł i otrzymać bilet już teraz do Sosnowca. Zachęcamy Państwa, ponieważ warto. Mamy przetrenowane ścieżki już całej tej procedury związanej ze spektaklem, z tworzeniem tego spektaklu i wiemy po prostu, że to jest świetna sztuka teatralna, igraszki z diabłem przy nietuzinkowym współudziale nie tylko aktorów, a czyli aktorami są wszyscy, ale i grają na scenie politycy, artyści, celebryci, no i mamy 3 prezydentów, czego jeszcze nie było. No właśnie, prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, który właśnie dołącza teraz do tej obsady. Natomiast zanim porozmawiamy o obsadzie, ja chciałam się jeszcze zapytać dyrektora, skąd w ogóle to zamiłowanie do sztuki igraszki z diabłem? Bo ona owszem jest popularna, ona kiedyś też była bardzo popularna w Teatrze Polskim, a też wcześniej też w Czechach, tak jako sztuka. Co tak naprawdę skłoniło dyrektora do tego, aby to właśnie były igraszki z diabłem? Ponieważ kiedyś grałem w tej sztuce. Marcina Kabata grałem jako młody adept kompanii artystycznej Strych Dziadka Hieronima. Grałem w tej sztuce pod
Batutą, reżyserią Ireneusza Ślusarczyka i marzyło mi się, aby ją powtórzyć, ale właśnie w takim wymiarze. To jest moje marzenie. Właśnie chciałem, żeby zrobić to trochę na przekór, trochę inaczej, trochę współcześniej, a jest to sztuka, która pomimo upływu lat jest cały czas, można ją przełożyć na czasy współczesne. Jest uniwersalna, ponadto ona śmieszy, bawi, ale i również wprowadza dozę refleksji. Mamy tutaj diabłów na różnych poziomach, są te bardziej wiejscy diabłowie, są ci profesorowie, są ci magistrzy takiej właśnie sztuki kuszenia, więc jest to ciekawa bardzo sztuka, a mało tego, to goście, aktorzy, którzy zostali zaproszeni do współudziału w tej sztuce, idealnie się odnajdują. To jest coś niesamowitego. Jak oni świetnie grają, mam czasami podejrzenie, że ta sztuka jest pisana pod nich. Więc, a sami się o tym przekonacie, drodzy Państwo, jak zdecydujecie się przyjść na spektakl w Sosnowcu i w Mysłowicach. To jeszcze może powiedzmy kilka słów o tej obsadzie, która dołączyła. Ponieważ no, niestety wszyscy, niestety nie każdy z poprzedniej obsady mógł uczestniczyć też w tym cyklu spektakli. Dla mnie wszystkie osoby, które biorą udział w tym wydarzeniu, są bohaterami, ponieważ poświęcają swój czas, muszą się zderzyć z tremą, stresem, skrępowaniem. Mimo wszystko, chcąc zaratować innego człowieka, chcąc pomóc, biorą w tym udział i za to im ogromna chwała. Mamy tutaj aktorów nowych, którzy dołączają do naszej trupy teatralnej. Prezydent Będzina, pan Łukasz Komoniecki, mamy również pana Michała Wójcika, tutaj kabaret Anim Rum Ru i mamy jeszcze Jacka Kawalca, którego generalnie genezy nie trzeba przedstawiać, każdy go zna i oni pojawią się jako nowicjusze, przepraszam, Dariusz Niebudek, to jest kolejna nowa postać, która dołącza do nas, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Niektóre osoby niestety ze względu na swoje obowiązki i zawodowe, i osobiste nie mogli wziąć udziału, ale trzymają za nas kciuki i są z nami przez cały czas. Bardzo w takim razie serdecznie Wam dziękuję za przedstawienie i zarówno kwestii dotyczących cząstka Cordis, jak i tych igraszek, a my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy już no niestety na Niedomysłowic, ponieważ te bilety się już wyprzedały, ale do Sosnowca 8 lutego odbędzie się spektakl w sali widowiskowej Muza w Sosnowcu. Koszt minimum 50 zł, ale oczywiście można więcej, a moim i Państwa gośćmi była pani Jolanta Drapowska-Markowska oraz Michał Skiba. Dziękuję. Dziękuję bardzo.